Moje serduszko, wasze serduszka. I zapraszam na film, który będzie mówił o programach, które blokują rodziców na to, aby mieć dzieci. Ustalenie dzieci odbywa się przed zejściem na ziemię. Czyli tam na górze, będąc w raju, każdy z nas zakłada sobie pewną liczbę dzieci. Czasami jest tak, że układamy sobie, wiemy, kto będzie z kim, jakie dzieci i tak dalej. Ale są też i niespodzianki. Natomiast karma jest karmą i wolna wola pozwala nam tutaj wybrać, zamknąć. Stąd moja opowieść o moim tak zwanym synku kotku w innym filmie. Natomiast jest wiele programów, blokad, które powodują, że nasze myślenie utrudnia nam zajście w ciążę. I te programy przedstawię. Dlaczego? Dlatego, że wielu z was prosiło mnie o to, aby pomóc waszym bliskim zajść w ciążę. Wiele rodzin prosiło mnie o to, aby tam na górze załatwić im dziecko. Tak to mogę powiedzieć, bo tak brzmiały prośby. I patrząc na swoje maile i na osiągnięcia, na te prośby, mogę powiedzieć, że wiele razy udało się to załatwić i wiele rodzin ma teraz dzieci, bliźniaki, więc bardzo się z tego cieszą. Chyba takim najtrudniejszym zadaniem było podarowanie dziecka parze, która się starała o nie 8 lat. No i wystarczyły jedne warsztaty, jedna prośba, jedna praca dla tych osób i podarowanie im jakby diagnozy, co ich blokuje na zejście dziecka, jak mają postąpić, aby po prostu cieszyli się dzieckiem. Bardzo dużo osób do mnie pisze, a Aronku, nie uwierzysz, ale jestem w ciąży, czy tam będziemy mieli dziecko, niemożliwe, 3 lata starań, 7 lat starań, wyniki były takie, że nie mogliśmy mieć dziecka, a tu się okazuje niespodzianka, że jest dziecko. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tak jak i dla naszego ciała, więc jeżeli tam jest prośba i jest po prostu czas na to, aby dziecko zeszło, czyli czas, w którym ludzie się budzą, w którym ludzie rozumieją, po co jest dziecko, to automatycznie tam na górze następuje zmiana. Są też oczywiście niespodzianki, czyli bardzo często słyszałem, że nie spodziewaliśmy się tego dziecka, zabezpieczaliśmy się i tak dalej, nie czas i nie miejsce, a tutaj taka cudowna niespodzianka i czy damy radę. Oczywiście, jeżeli macie dziecko, to dacie radę, tak to działa. Natomiast odczytam takie najczęstsze programy, które blokują ludzi, kobiety, mężczyzn, rodziny na przyjście dziecka, potomka. Myśl ma olbrzymią moc. Można myślą kogoś uzdrowić, ale można też myślą zrobić komuś nieprzyjemność. Dlatego to, co myślicie, wpływa na wasze życie i też na to, czego pragniecie. Dlatego wiele osób może mieć dzieci i wyniki potwierdzają, że wszystko jest ok, a mimo to dzieci nie schodzą. Dlaczego? Dlatego, że w myślach są duże programy, które powodują, że dziecko musi zejść do pracy. Nie jest przyjemnością egzystencji, lecz musi coś udowodnić komuś, coś scalić i w ten sposób blokuje się, dlatego że ono widzi, że nie będzie miało dzieciństwa, w którym będzie się bawiło, tylko będzie musiało łączyć mamę z tatą, będzie musiało gasić strach, będzie musiało zabawiać dziadków, bo to oni życzą sobie wnuka i naciskają na tych młodych, więc jest wiele programów, które naprawdę blokują zejście, bo dziecko nie chce pracować, ono chce się bawić z rodzicami, chce być otulony słowem kocham, a nie chce tworzyć tego słowa kocham, czy tworzyć strachu przed tym, że ktoś musi mieć dziecko, bo ten drugi ktoś może mnie zostawić, jak nie będę miała dziecka, to on mnie zostawi. Więc w tym momencie tych programów jest bardzo dużo i tych strachów w naszej głowie jest bardzo dużo. A co to daje? Każdy taki program ściska ciało, czyli kiedy my się czegoś boimy, ciało jest po prostu ściśnięte. W ściśniętym ciele nie ma zdrowia, czyli trzeba odprężyć ciało. W odprężonym ciele jest luz, jest łatwość życia i jest przyjemność do tego, żeby coś zagościło. W ściśniętym ciele, takim spiętym, tak to mogę nazwać, cały czas jest wibracja strachu, cały czas ktoś drga, cały czas coś się trzęsie. Więc nie dziwmy się, że zajście w ciążę jest utrudnione, bo ciało jest ściśnięte. Dlatego trzeba odprężyć swoje myśli, swoje ciało i wtedy dojdzie do takiej właśnie przyjemności, do spełnienia marzeń. I właśnie ta para, o której mówię, 8-letnie, kiedy 8 lat starali się o dziecko, kiedy powiedziałem ich, odprężcie się, przestańcie myśleć tak i tak, o tym za chwilę powiem. Odpuśćcie te programy, wyjedźcie na wakacje, docencie siebie, to co was łączy. I wtedy nastanie dziecko. No i dokładnie tak się stało. Więc
nie licząc karmy, gdzie ktoś może mieć, nie może mieć, czyli sobie założył samotność, założył sobie życie bez dziecka, tu też można to zmienić, więc w tym momencie przeczytam te programy, które zostały mi wczoraj podane i wypisane. Dlaczego ten film jest teraz? Dlatego, że mamy dużo czasu do odpoczynku i ktoś pięknie zażartował, że w tym czasie przybędzie nam nowych dzieci, na nowy świat, bo rodziny są razem ze sobą, ludzie spędzają ten czas, więc w tym momencie tam na górze jest mnóstwo dzieci, które chce zejść na ziemię, aby właśnie uczestniczyć w tym nowym czasie na ziemi, budować go, aby stać się ziemianami i dziećmi kosmosu. I to są dzieci, które są poza tradycją, poza schematem religii, to są dzieci, które będą budowały projekt przystań. Więc odczytam te programy, z których można się szybko uwolnić, abyście mieli tą przyjemność w życiu i mieli dzieci, które was rozświetlą i które dopełnią słowo kocham. Pierwszy program, bardzo duży, to program Rodzina bez dziecka to nie rodzina. Dla wszystkich tych, którzy ugrzęźli w jednym życiu, to jest główny program. Oni nie rozumieją, że żyją wiecznie i że mieli milion dzieci wcześniej. Dla nich to jedno życie musi być z dzieckiem, bo bez dziecka jest bezwartościowe. Ten program jest bardzo duży i w tym momencie wiele rodzin przez ten program nie potrafi mieć potomka, nie potrafi mieć dziecka. To, co was łączy, jest wartością. To jest energia pozytywna, słowo kocham, które was łączy. To jest ta przyjemność egzystencji. Dziecko zejdzie do tej przyjemności egzystencji, a nie do uzupełnienia tego i do programu, że bez dziecka jesteście bezwartościowi. Bardzo duży program, który występuje u wielu rodzin. Kolejny, związek bez dziecka to nie związek. To samo. Dwoje ludzi się kocha, a potem do tego kochania muszą mieć dziecko, żeby ten związek był czym? No właśnie. Związek z dzieckiem i bez dziecka to związek oparty na słowie kocham. Muszę się spełnić jako mama, bez względu na to, co partner myśli o tym. Kolejny program, czyli jestem partnerką, jestem żoną, a teraz chcę być mamą. I muszę się spełnić jako mama. I w tym momencie mamy prośbę mamy, ale tato niekoniecznie chce, aby zaszło dziecko. Następuje sprzeczność w proszeniu, czyli dwie energie sprzeczne, które idą do góry. I co się dzieje? No i dziecko nie przychodzi, tak? Zaczynają się kłótnie w rodzinie, bo ja chcę, a ty nie chcesz, ty mnie nie rozumiesz, bo ja chcę być mamą i tak dalej, i tak dalej. I nagle do takiej rodziny, gdzie powstaje kłótnia, gdzie mama po zejściu dziecka może przelać całą miłość na to dziecko i odsunie partnera, bo ona chce się spełnić jako mama, a nie jako żona. Jako żona czy jako partnerka ona już jest. A teraz nowe zadanie. I bardzo często partnerzy się czują odstawieni i potem odstawiają partnerki, odstawiają te rodziny, dochodzi do zdrad i jest dlaczego. No ale gdzie jest miejsce na partnera? Gdzie jest harmonia i równość w tym związku? Nie ma, bo ktoś musi się spełnić, nie szanując już wolnej woli swego partnera. Kolejny program. Jak będzie dziecko, on będzie mój, czy ona będzie moja, bo zajmie się dzieckiem. Przeciwieństwo tego programu, czyli mamy związek i nie do końca jesteśmy pewni, czy ktoś nas kocha, czy nas ktoś nie kocha. I wtedy chcemy kogoś, mówią, złapać na dziecko, tak? Czyli w tym momencie dam jej dziecko, niech się zajmie domem, nie będzie tam wymyślała. Albo dobra, złapię go na dziecko, bo wtedy już będzie mój, czyli obrączki, ślub i będzie musiał być ze mną w domu. Oczywiście takie myślenie powoduje, że bardzo szybko te związki się rozpadają. No i statystyki pokazują, że na 4 związki 3 się rozpadają. I bardzo mocno trzeba uważać na to, co się myśli. Nie łapiemy kogoś na dziecko, czy nie mówimy mu, że dziecko ma scalić coś, co nie jest pewne. Dziecko to nie nit, czy gwóźdź, czy spinacz, który ma coś spinać. Dziecko przychodzi do rodziny, gdzie ma być przyjemnością egzystencji, a nie wykonać jakieś zadanie spięcia dwóch osób, bo nie umieją się porozumieć i nie wiedzą, co znaczy słowo kocham. Czyli najpierw zgoda, najpierw słowo kocham, a potem przyjemność egzystencji w postaci dziecka. Kolejny program to naciski od rodziców. Naciski od rodziców, że chcą mieć wnuka, bo bez tego rodzina nie przetrwa, jest niekompletna i od razu musi być dziedzic majątku, aby ród i nazwisko trwało. To jest olbrzymi program, że dziadek i babcia naciskają nas, bo oni nas utrzymują, my u nich mieszkamy i oni chcą mieć wnuka, potomka. Dziecko to nie zabawka dla babci i dziadka. To nie zabawka, aby wypełnić dziadkowi i babci czas. To nie zabawka, aby dziadek i babcia poczuli się znów potrzebni w rodzinie. Dlatego wielu z was
pod presją rodziny znów ściska swoje ciało. Zaczynacie się kłócić, dlatego że oni chcą, my nie chcemy i otrzymujecie szpilki od rodziców. Zamiast wsparcia, to są szpilki. Co wy robicie, dlaczego nie chcecie i tak dalej. Zaczynają się kłótnie z rodzicami. Czyli słowo kocham nagle przestaje istnieć, bo dziadek i babcia chcą mieć wnuka i dla nich to jest jedyne jestestwo, pragnienie, a wy jesteście tymi, które mają zaspokoić ich pragnienia. I nic dziwnego, że później dochodzi do olbrzymich spięć w rodzinie i do podziałów. Dziadek i babcia mieli czas na swoje dzieci i powinni uszanować waszą wolę, czy wy chcecie, czy nie chcecie i kiedy chcecie, a kiedy nie chcecie. I trzeba umieć z poziomu szacunku powiedzieć, babcia i dziadek, zajmijcie się sobą, macie słowo kocham, to was łączy, wypełnijcie swój czas, bawcie się, a kiedy będzie czas na dziecko, to ono przyjdzie. Ale nie po to, żeby spełniać wasze zachcianki czy wasze marzenia i nie po to, abyście wy mieli się kim bawić i opiekować. Czyli nie po to, aby zagospodarować was czas, bo wy sami nie umiecie cieszyć się wspólnotą, cieszyć się własnym jestestwem. I to po prostu jest bardzo, bardzo ważne, bo wiem, ile rodzin przez naciski blokuje się na dziecko, bo ciało się tak spina u tej kobiety, bo ona tak chce mieć to dziecko, bo ciągle słyszy, no co ty, kiedy i tak dalej, że po prostu to się oddala, mimo to, że wyniki są genialne. No i zaczynają się teksty typu ty jesteś taka i owaka, czyli zaczynają się epitety, bo u nas w rodzinie tego nie było, bo coś z tobą jest nie tak, no i to ściśnięcie jest bardzo, bardzo duże. Trzeba umieć zadbać o swoją strefę komfortu i w strefie komfortu zrozumienie tego, że mieliście 1000 dzieci wcześniej, rodzice mieli 1000 wnuków, trzeba umieć to im przekazać. Wyjść z kłamstwa o jednym życiu, a tym bardziej o tym, że ród nie przetrwa, czy że majątek trzeba komuś zostawić. Majątek można rozdać potrzebującym i w planie boskim zawsze to, co ma trafić do kogoś, tam do niego trafi. Właśnie program szósty to odpuszczenie przestrzeni, a nie naprężanie w przestrzeni bez nacisków i szantaży. To, co przed chwilą powiedziałem. Im bardziej odpuścicie swoją przestrzeń, będziecie traktować dziecko jako przyjemność egzystencji, to ta przestrzeń będzie przyjemna dla zejścia dziecka. Im bardziej będziecie naprężać przestrzeni, będziecie ulegać naciskom i szantażom, tym no to dziecko powie, nie będę schodzić, aby zaspokajać potrzeby dziadka i babci, bo oni nie umieją się kochać i nie wiedzą, co zrobić z czasem. I nie wiedzą czasami, co zrobić z pieniędzmi. Nie umieją rozdać innym, tylko muszą mieć coś swojego, bo to jest nasze i tam wpakujemy wszystkie pieniądze. Więc dziecko na górze widzi całą rodzinę, widzi całą sytuację i mówi, nie, ja poczekam sobie. No i w tym momencie patrzy też na mamę, jaka jest silna i też na swojego tatę. Czy potrafią powiedzieć nie, właśnie nie ulegając szantażom i naciskom z rodziny. Kolejny program, uwolnienie od samokrytyka, czyli dziecko mnie dowartościowuje, bo sama nie umiem siebie kochać, więc ono będzie mnie kochać. Kolejny program dla wielu kobiet, ale też i dla wielu mężczyzn. Samokrytyk. Ja jestem taka i owaka. Skrytykowanie siebie na wielu płaszczyznach. I teraz, kiedy powiedzmy w rodzinie mnie nikt nie kochał, kiedy nie czuję bycia kochaną w związku, to będę miała coś, co będzie mnie kochało. Będę miała kogoś, kto będzie mnie kochał. I w tym momencie dziecko ma zaspokoić potrzebę miłości mamy czy taty. No i tutaj również dziecko patrzy, no mamo, ja nie jestem lekiem na depresję, ja nie jestem lekiem na samokrytyka, tylko jestem istotą, która ma się cieszyć z tobą, ma się uśmiechać, a nie żebyś ty, patrząc na mnie, prosiła, mów, że mnie kochasz, bo nikt mnie w życiu nie kochał, bo miałam podgórkę, bo ja sama się nie potrafię kochać. No w ten sposób to nie działa. Dzieci wszystko widzą, więc te myśli mają olbrzymie znaczenie. Najpierw spojrzenie w lustro, uśmiech do siebie, że jestem cudem boskim i światłem na ziemi, a potem niech to światło uzupełni jeszcze jedno światło i będziemy błyszczeć dookoła, aby pokazać ludziom, że szczęście, rodzina istnieje i jest piękne. Właśnie w domu nie miałem miłości, to dziecko mi ją da. Dokładnie ten program powielony. Dziecko wiadomo, że kocha swoich rodziców, ale nie jest zastępstwem za przeszłość. Nie ma sprzątać przeszłości. Najpierw zrozumienie przeszłości, dlaczego wybrałem taką rodzinę, a później, że słowo kocham nie mieszka u mamy i u taty, że oni są niezbędni do tego, żebym ja kogoś umiała kochać. Tylko słowo kocham mieszka w naszym sercu, bo to jest kolejna rodzina, kolejni rodzice i kolejne dziecko. Słowo kocham jest w nas samych. Jest bardzo dużo rodzin, gdzie słowo kocham w ogóle nie występuje. Gdzie mama, tata nie mówią sobie tego, gdzie widać, że bliżej jest im do rozejścia niż do tego, żeby byli razem, albo są razem, bo dzieci ich łączą, kredyt ich łączy i w tym momencie dzieci wychodzą z takiej rodziny uważają, że sami nie będą umieli kochać. No i w tym momencie będę miał kogoś, kto mi będzie mówił, że mnie kocha i na pewno on będzie mnie kochał.
W tym momencie to dziecko widzi to wszystko i mówi: mamo, naucz się kochać siebie, zobacz, że słowo kocham jest w twoim sercu i że patrząc w lustro powinnaś uśmiechać się do siebie, bo nie ma takiej innej mamy na świecie, jaką ty jesteś. I słowo kocham nie zależy od twojego taty czy mamy, tylko od ciebie. Strach przed zniszczeniem swojego ciała. Dbam o swoje ciało, by mieć kogoś, a dziecko to zniszczy. I obawa, że nie będę atrakcyjna i nie będzie mnie kochał. Znajdzie sobie inną. Kolejny olbrzymi program, który powoduje, że kobiety w ciąży tak mocno dbają o swoje ciało, żeby być atrakcyjne i również po wyjściu, powiedzmy, dziecka na zewnątrz, znowu jest obsesyjne wręcz dbanie o swoje ciało, boją się, że stracą partnera. Jeżeli ciało jest tym, co scala wasz związek, no to nic dziwnego, że ciągle będziecie się bali. Związek to nie tylko ciało, ale też i duch. Słowo kocham przechodzi przez wzrok, słuch, węch, przez wszystkie zmysły, ale też i przez ducha, przez to, co macie wewnątrz siebie. I nagle potem te ciała się zmieniają, bo czas zmienia nasze ciała. A mimo to miłość jest taka sama. Jeżeli faktycznie ona będzie miłością, gdzie kochamy partnera w całości, w duchu i w materii. Natomiast bardzo często kobiety uważają, że partner widzi w nich tylko ciało i dbanie o urodę zagwarantuje im szczęśliwy związek. Nic dziwnego później, że te dbanie o urodę staje się taką obsesją, że kończy się to w klinikach chirurgii plastycznej i nagle z czegoś, co było bardzo piękne, tworzy się coś, co już takie piękne nie jest. I partnerzy nagle mówią: coś ty ze sobą zrobiła, co ty robisz, to ty nie rozumiesz tego, nie potrzebuję tego i tego, a tam gadasz. I w tym momencie ta obsesja zaczyna niszczyć cały związek. A potem dlaczego tak się stało? Przecież ja się tak starałam dla niego. No nie starałaś się dla niego, tylko dla siebie, dla swojej obsesji. On był tylko pretekstem, bo miałaś strach w głowie, przeważnie strach z podświadomości, z karmy. Więc tutaj wystarczy rozmowa z partnerem i wspólne dbanie o własne ciała, wspólne spacery, rowery, bieganie i tak dalej. To jest jeden z dużych programów, zwłaszcza u kobiet. I bardzo często właśnie to występuje i ciało się spręża, nie dopuszcza do dziecka. Zresztą dziecko na górze mówi: ja nie będę znowu scalał tą rodzinę, ten związek i nie będę patrzył, jak mama obsesyjnie znowu dba o swoje ciało i zaniedbuje wszystko i wszystkich dookoła. Bo dziecko widzi przyszłość i wie, do czego to zmierza. Widzi te kliniki chirurgii plastycznej i widzi obsesję mamy i wieczne niezadowolenie ze swego ciała, bo wiecznie można coś poprawiać. Więc tutaj, drogie panie, bardzo ostrożnie z takim programem. Kolejny program: nie dam rady być tatą. Nie pasuje mi teraz bycie tatą, bo muszę pracować, zarabiać. Tutaj program od taty. Wiadomo, mężczyźni, duże rozbudowane ego, mamy dbać o rodziny, mamy zarabiać i tak dalej. Dobrze, że strefa pieniądza, jak widzimy, i ekonomii się bardzo mocno zmienia. Opowiem o tym w następnym filmie. I tutaj właśnie to, że ja najpierw muszę zbudować pałac dla mojej rodziny, a później dopiero zaproszę dziecko. Tylko potem się okazuje, że do tego pałacu nie ma kogo zaprosić, bo i żony już nie ma, i my pracę traktowaliśmy ponad rodzinę, ponad wszystko. Zarabianie było naszym numerem jeden, a rodzina takim dopełnieniem. Czyli a to norma, wszyscy mają, więc ja też mam, ale tutaj muszę pokazać wszystkim, że ja dam radę. Mało tego, dam radę być tatą. Czyli ja najpierw chcę dziecku wszystko, no jeszcze go nie ma, wszystko zagwarantować, że będzie miało pieniądze, bezpieczeństwo i tak dalej, a wtedy dopiero ono zejdzie. No i czasami jest tak, że nagle jakaś niespodzianka, utrata pracy rozbija wszystko. Czyli ludzie się załamują, nie chcę mieć dziecka, bo co ze mnie za tatą, co ze mnie za mężczyzna, straciłem pracę, nie mam pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Dziecku nie zależy na waszych pieniądzach, tylko na słowie kocham. Żebyście umieli go kochać. I to, co jest najfajniejsze w dzieciach, obojętnie do jakiej świątyni zejdą, czy będziecie bezdomni, czy będziecie mieszkać w pałacach, jeżeli nie będziecie kochać tego dziecka, nie będziecie umieli dzielić się miłością, to i ten pałac się rozleci, i tutaj przy tej bezdomności to dziecko od was odejdzie. Na tym polega geniusz dzieci. One przychodzą nie po to, żeby się przytulać do pieniędzy i do domów, do samochodów, do waszej pracy, tylko do was.
do rodziców. I teraz mamy piękny czas, kiedy właśnie dzieci spędzają czas z rodzicami, mają wakacje, rodzice też, i bardzo dużo maili otrzymuję od was, gdzie piszecie, ale jest genialny czas. Nie muszę się spieszyć z dzieckiem do przedszkola, rano wstajemy, czy do szkoły, przygotowywać ich, nie ma tego napięcia, jemy śniadanie, dzieci są zadowolone, szczęśliwe, brakuje nam tylko wyjścia gdzieś na spacer, więc siedzimy razem, oglądamy, cieszymy się, dzieci nam opowiadają o tym, co było, i nagle w rodzinie panuje harmonia. I o to chodzi w tym czasie, aby właśnie ta przyjemność trwała i tworzyła energię pozytywną. Dlatego jest redukcja gospodarki i reorganizacja całej przestrzeni finansów na Ziemi. Ale o tym w innym filmie. Nie utrzymam rodziny, jak przyjdzie dziecko, czy kolejne dziecko. Kolejny program mężczyzny przeważnie. Czyli jak teraz przyjdzie kolejne dziecko, mnie nie będzie na nie stać. W tym momencie nie ma założenia, że tam na górze Bóg doskonale wie, kiedy ma zesłać dziecko, kiedy dziecko ma zejść, i w momencie, kiedy schodzi, kiedy macie jakąś pracę i boicie się, że ją stracicie albo że nie utrzymacie rodziny, to rzeczywistość weryfikuje ten wasz strach i pokazuje, że dacie radę, że dostaniecie awans, dostaniecie zmianę pracy, dostaniecie nową propozycję. Tutaj to jest kwestia oglądnięcia rzeczywistości, sprawdzenia, co do was przychodzi nowego. Przychodzi nowe dziecko, więc Bóg nie jest ułomny i doskonale wie, że to jest strefa materii, strefa pieniądza, więc potrafi wam zesłać cudowne, piękne oferty, które pozwolą temu dziecku i wam cieszyć się życiem. I to jest piękne, tylko bardzo często ludzie boją się tych ofert. Czyli jak mam stałą pracę, dostaję coś nowego, to nie pójdę, ja wolę tą starą pracę. I nic dziwnego później, że nie ma tej zmiany, spełnienia marzeń, dlatego że człowiek ciągle jest tu, w tym samym miejscu i żąda innych rezultatów, wykonując tą samą pracę. Będzie miał to, co jest adekwatne do tej pracy, kiedy zmieni pracę albo zmieni swoje myślenie, wtedy przyjdą inne rezultaty. I to trzeba zapamiętać i zrozumieć. Nie mam czasu na dziecko. Kolejny program, który jest bardzo duży, czyli jak powiedziałem, nie mam czasu na dziecko, mam pracę, dom, rodzinę, hobby i tak dalej, więc tam nie czas i nie miejsce. Oczywiście to oddala sprawy dziecka. Bardzo często to dziecko też patrzy, aha, tutaj nie mają czasu na mnie, więc ja szukam nowej rodziny. I potem nagle, kiedy powiedzmy mamy czas, to nic się nie dzieje. No, wtedy trzeba powiedzieć sobie dziękuję, przepraszam, jestem gotowy i w tym momencie niech to dziecko zejdzie. Bo nie mam czasu na dziecko, dla wszechświata może oznaczać, że dobrze, będziesz miał ten czas za 2 wcielenia, za 3 wcielenia. Wszechświat inaczej na was patrzy, patrzy przez życie wieczne. I bardzo często, kiedy macie już czas na dziecko, to poprzez pracę, poprzez to, co wykonywaliście do tej pory, wasze ciała już nie są gotowe. Ciało fizyczne się starzeje, więc w tym momencie to ciało fizyczne nagle okazuje się, że ma jakąś blokadę, ma jakieś schorzenie i wtedy, o, nie miałem czasu na dziecko, a teraz moje ciało fizyczne mówi, no, nie miałeś czasu, to ja się zablokowałem i w tym momencie tego dziecka nie było. Teraz musisz mi odprężyć, musisz pokasować programy, aby ten czas się znalazł, aby była ta harmonia, aby zadbać o swoje ciało fizyczne. Każda wasza myśl tworzy zmiany w waszym ciele fizycznym i dlatego czasami jest tak, że ciała się blokują na przyjście dziecka, jeżeli ktoś mówi, że nie chce, nie potrzebuje i tak dalej, no to nagle narządy, powiedzmy kobiece i męskie, zmieniają swoje ustawienia, no bo ma nie być, więc nie ma sensu, żeby to działało. Kolejny ten program, nie teraz, później, jak się wszystko poukłada, czyli kiedy ma się to ułożyć. Trzeba określić czas, bo dla wszechświata później to kolejne wcielenia i ono może trwać wieki. Czyli dokładnie te dwa programy są bardzo mocne. Powiedzcie, jak będziemy mieli pracę, stabilizację finansową, skończymy dom, remontować i tak dalej i wtedy to wszystko będzie, ale będziemy jeszcze w wieku takim i takim. Czyli załóżcie jakiś czas, aby wasze narządy wiedziały o tym czasie, aby one powiedzmy się zablokowały i potem się otworzyły na ten czas, aby wszechświat miał dokładną informację, bo dla wszechświata czas to zupełnie inna wartość niż wasze myślenie. Kolejny program. Moja mama i tato byli złymi rodzicami, nie kochali nas i siebie, to ja też będę złą mamą, złym tatą. W tym momencie program, który był wcześniej omówiony, to, że ktoś był taki i owaki, nie oznacza, że wy będziecie tacy sami. Nie jesteście swoją mamą ani swoim tatą, nie jesteście ich kopiami, tylko zupełnie innymi duszami, którzy mieli razem z nimi przerobić jakąś lekcję. Więc to, że oni byli tacy, nie oznacza, że wy będziecie tacy. To jak z alkoholikiem. To, że tato był alkoholikiem, nie oznacza, że syn ma być alkoholikiem. On może być, ale nie musi, ma wolną wolę. I tak samo jest tutaj. To, że oni byli z tymi rodzicami, nie oznacza, że wy będziecie tacy sami.
Wy możecie być tacy sami, a możecie być ich przeciwieństwem, zupełnie inni. Nie zasługuję na dziecko, bo robiłam czy robiłem różne rzeczy w przeszłości i to się za mną ciągnie. Wiadomo, że jest bardzo dużo osób, które w przeszłości, powiedzmy, nagrzeszyły w cudzysłowie. I każdy z nas nie jest święty, bo mamy planetę, gdzie można mieć w sobie nienawiść i miłość. Można kochać Boga i rzucić Boga. Można czynić rzeczy, które nie mieszczą się ludziom w głowie. Ale po to dano wybaczenie, po to dano słowo przepraszam, oczyszczenie siebie, aby zbudować sobie przyszłość. Więc tutaj warto porozmawiać z Bogiem, przeprosić za swoje zachowanie, za swoje życie i zmienić swoją rzeczywistość, zmienić swoje zachowanie. Kolejny program to program z podświadomości, strach z podświadomości przed ciążą i byciem rodzicem. Tutaj film o kasowaniu lęku z podświadomości dokładnie opisuje, jak to można zrobić. Kolejny program, nie dbałem o swoje zdrowie, więc dziecko urodzi się chore. Zwłaszcza kiedy była jakaś tam depresja, jakaś otyłość, jakieś guzy, emocjonalna huśtawka i tak dalej. Czyli tutaj ten strach o zdrowie dziecka. Kochani, jeżeli macie świadomość, że nie dbaliście o swoje zdrowie, to nasz organizm jest tak genialny, że może się bardzo szybko odbudować. I wystarczy zacząć dbać o swoje zdrowie, i psychiczne, i fizyczne. I wtedy to wszystko zacznie się zmieniać. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chcecie zadbać o swoje zdrowie, to nie dziwcie się, że później będą fantastyczne efekty dla Was i spełnienie Waszych marzeń. Czyli kasujemy te programy, aby po prostu otrzymać tą przyjemność egzystencji. Kolejny program to narażanie dzieci na choroby genetyczne. Strach przed chorobami, przed chorym dzieckiem z podświadomości, ale też i po linii rodziców. Czyli w tym rodzie dzieci rodziły się genetycznie obciążone czy chore, no i my nie chcemy tego zrobić, nie chcemy obciążać dziecka. Tak naprawdę to dzieci tam na górze wiedzą, do jakiego rodu schodzą. Wybierają ten ród, wiedzą, czy ten ród jest zdrowy, czy chory, jakie ma obciążenie genetyczne. I to tam na górze dziecko musi sobie wybrać to, że on będzie chory, że będzie was uczył czegoś przez tą chorobę, że wy macie do zrobienia opiekuńczość. Czyli łatwo się kocha zdrowe dziecko, o wiele trudniej jest z dzieckiem chorym. Więc jest to też nauka dla całej tej rodziny. Jest to też i nauka dla medycyny, czyli często dzieci schodzą, aby przyspieszyć rozwój medycyny, przyspieszyć zrozumienie jestestwa naszego ciała, duchowego i fizycznego. Więc tam dziecko musi chcieć być chore, aby spełnił się ten strach. I bardzo często są tak zwane niespodzianki, czyli mamy obciążenie genetyczne, a dziecko urodziło się zdrowe. Wszyscy w szoku, lekarze też. Dlatego, że to nie od nich zależy, tylko od dziecka. Czy ono sobie tam założy, że wchodząc w tą rodzinę będę chory, czy jednak będę zdrowy. Kolejny program tutaj już inny ze strefy duchowej. Nad rodziną jest klątwa i nie możemy mieć dzieci lub będą nieszczęśliwe tak jak my. Klątwa nad rodziną oznacza, że rodzina ma podgórkę. Bardzo często, jak powiedziałem, w każdym pokoleniu jest osoba, która widzi więcej, słyszy więcej i zwraca uwagę wszystkim na tą klątwę. Ale bardzo często wyparcie ludzi jest tak duże, że nazywają to pechem, nieszczęściem, przypadkiem, ten ród tak ma i tak dalej. Czyli mają usprawiedliwienia, aby nie zamknąć tej klątwy, czyli tego utrudnienia. I w tym momencie trzeba nie patrzeć na klątwę, tylko skoro macie świadomość, że ona istnieje, to można ją ściągnąć i wy, jako członkowie tej społeczności, możecie zmienić kod DNA i całą tą społeczność. Jak? Korzystając z osób, które umieją ściągać klątwy i sami poprzez modlitwę ściągacie tą klątwę z rodziny. I wtedy wasza strefa komfortu jest wolna od tej klątwy, więc dziecko przychodzi i będzie szczęśliwe, bo wyście stworzyli mu przestrzeń bez tego obciążenia. A to, że rodzice, dziadkowie, wasi bracia, siostry dalej uczestniczą w tej klątwie, no to jest ich wybór. Skoro nie chcą zmienić swojego życia i skoro nie chcą odmówić wspólnie modlitwy, nie chcą posprzątać tego utrudnienia, a raczej tej drogi rozwoju, no to automatycznie będą dalej uczeni tym, co daje klątwa. Tak to wygląda. Z każdej klątwy można uwolnić całą rodzinę lub osoby, które chcą się uwolnić. I to zmienia rzeczywistość waszych dzieci. W naszej rodzinie linia żeńska lub męska zostaje w samotności, więc nie narażę na to moje dziecko. Tak jak z klątwą, wszystko można zmienić. Więc w tym momencie, jeżeli babcia była sama, mama była sama i ja nagle jestem sama, a teraz mam kogoś i z kim mogę mieć dziecko, to już zmieniliście rzeczywistość. Natomiast boicie się, że ten ktoś was zostawi. Strach przyciąga to, czego się boicie. Więc cieszycie się tym, co macie i kreujecie świat
pełen miłości i rodziny. Zamykając samotność i wpisując do DNA tego rodu zamknięcie czy klątwy, czy tej samotności. Czyli ja to nazywam oczyszczaniem linii żeńskiej czy męskiej. Zawsze jest w pokoleniu osoba, która ma siłę, aby zamknąć tą drogę, powiedzmy, rozwoju, a dla wielu ludzi drogę ograniczenia czy porażki, strachu. Na tym polega zabawa dusz. One, widząc, co się dzieje, schodzą, mówią: ok, dam radę, potrafię, uwolnię ich od klątwy, uwolnię ich od tej linii samotności, czyli od linii bankructwa i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie zaczynają iść drogą ducha i materii. I uwalniając ich, wpisują nowe DNA, nowy wpis do kodu genetycznego. No i potem kolejne osoby, które schodzą, już nie mają tego wpisu, czyli tej linii samotności, czy tam bankructwa, czy jakieś porażki, czy rozwodów i tak dalej, i tak dalej. Dziecko to dar od Boga i ja nie mam na to wpływu. Półprawdy, bo kreacja otwiera drogę dusz do zejścia, czyli prośba o dziecko i gotowość na nie otwierają drogę do zejścia tego dziecka. Czyli niektórzy mówią: a jak Bóg da, to będę. No i czekają, czekają i nagle zdziwieni, bo nie ma. Dlatego, że oni podarowują swoje życie Bogu oczywiście i jakby swoje życie tak zwanemu losowi. No a los bywa przewrotny i bardzo często pokazuje nam, że macie wolną wolę i możecie kreować swoje życie. Więc proście, a będzie wam dane i kreujcie to, co chcecie mieć w życiu. Wtedy te dwie połówki prawdy tworzą rzeczywistość, która do was schodzi. Dlatego zawsze mówię o kreacji rzeczywistości. I zanim przejdę do rozdziału jak mieć dzieci, ale oczywiście nie będę poruszał sprawy fizycznej, jak się je robi, to oczywiście wielu z was może mi powiedzieć: ale ja tak myślałam, czy myślałem, a mimo to mam dziecko. Oczywiście, że tak, bo dzieci też na górze chcą pracować dla was, dla rodzin, więc też i schodzą do takich rodzin. Tylko spójrzcie na swoje rzeczywistość i na swoje dzieci, bo bardzo często okazuje się, że mimo ich pracy my nie zmieniamy swojego myślenia, czyli rodzice zostają w tych swoich programach, strachach, lękach, no i te dzieci później jakby są ich lustrem, pokazują im, buntują się, mają tą swoją mądrość, która uczy rodziców, a mimo to rodzice się nie zmieniają. Więc jest droga dla tych, którzy właśnie blokują sobie przyjście dziecka poprzez takie programy. No i jest też droga, gdzie dzieci odważyły się zejść do takiej rodziny i powiedzieć: dobra, popracuję, dam radę. Natomiast łatwiej jest tworzyć dziecko, aby po prostu ono przyszło do szczęśliwej rodziny, niż do tego, żeby coś naprawiało, reperowało, łączyło, scalało, było jakąś zabawką dla kogoś i tak dalej, i tak dalej. No Bóg rozdaje prezenty dla wielu swoich dzieci, natomiast wiele par, które właśnie nie mogą mieć dzieci, pytają mnie dlaczego i są zdziwieni, że taka myśl, taki program blokuje ich na potomka. Kiedy przed chwilą kręciłem ten dodatek do filmu, został mi pokazany jeszcze jeden program. Oni mają, a my nie. Rodzina patologiczna ma tyle dzieci, w cudzysłowie oczywiście, a my nie mamy. Co my jesteśmy gorsi? Bóg nas nie kocha. Kłótnia z rzeczywistością. To jest właśnie niezrozumienie istoty karmy. To, że jakaś rodzina ma więcej dzieci od was, to trzeba cieszyć się ich szczęściem, a ludzie im zazdroszczą, są zawistni, wręcz wyzywają ich od takich, że tamci są tacy na dnie społecznym i im się daje dzieci, a my tacy mamy wszystko i nie daje nam się dzieci. Ale wy zrobiliście podział, różnicę, nie szanujecie tamtej rodziny, więc brak szacunku, pycha, zarozumiałość, wywyższanie się powoduje, że to dziecko nie schodzi. Czyli jest to lekcja pokory dla takich osób, które czują się ponad innymi. Żeby zejść do rodziny patologicznej, jak mówiłem, trzeba mieć olbrzymią odwagę, aby zmierzyć się z takim jestestwem. Aby zejść do domu dziecka, trzeba mieć olbrzymią odwagę, aby zmierzyć się z takim jestestwem, z taką karmą. Więc takim rodzinom należy się szacunek, ale to nie mieści się w głowie tych, którzy postawili się wyżej. No i to jest lekcja dużej pokory dla takich osób. I kiedy odpuszczą, kiedy zaczną szanować tamte rodziny, kiedy zrozumieją reinkarnację i karmę i również swoją lekcję, bardzo szybko później to dziecko schodzi. A teraz jak mieć dzieci? Czyli pozbywając się tych wszystkich programów, oczywiście pewnie ich jest więcej, myślę, że w komentarzach wielu z was napisze dodatkowe programy, które mi teraz umknęły. To zostało mi wczoraj pokazane, kiedy poszłem się do medytacji i mówię: o, ciekawe, że chyba ludzie myślą o dzieciach, mimo że czasy są, powiedzmy, niepewne, ale dla wielu ludzi obudzonych to czasy pewne, które przejdą przez pewien etap zmiany dla dobrobytu. Jak mieć dzieci? Po pierwsze, zgoda obojga rodziców i potwierdzenie tego, co naprawdę myślą, czyli oczyszczenie przestrzeni ze strachów i lęków i obaw, nawet odczytanie tych programów, aby łatwiej je skasować.
czystość między osobami, słowo kocham jest podstawą, aby tam na górze zaistniała przestrzeń do obserwacji was. Dusze umawiają się na ilość dzieci, ale tu na ziemi wielu o tym zapomina, więc przypominanie sobie, że żyjemy wiecznie, daje przyjemność powstania tej drogi dla dusz. Do tego jest czasami niespodzianka, czyli zaskoczenie mimo zabezpieczeń i tak dalej. To prezenty i uzupełnienie planu boskiego i waszego rozwoju. Czyli jeżeli chcemy mieć dziecko, to dwie osoby siadają i mówią o swoich obawach, lękach. Możecie odczytać te programy tak, aby zobaczyć, o, na to się zapalam, na tym się łapię, na to się łapię. Dobra, kasujemy, wrzucamy do kosza. Słowo kocham, które nas łączy, da przyjemność egzystencji naszemu dziecku. Bardzo często teraz jest tak, że kiedy mamy dwie osoby świadome, kiedy widzą, co się dzieje na świecie, to tam na górze dzieci mówią, ok, zejdę szybciej, czyli nie będę u mamy siedzieć 9 miesięcy, tylko zejdę po 6-7 miesiącach, albo zejdę z bratem od razu. Po co mama ma dwa razy nas nosić? No w tym momencie w ten sposób dzieci wam pomagają po drugiej stronie. Bardzo często, widząc wasze ciała fizyczne, nie chcą was obciążać, chcą was odciążyć. I to jest właśnie podarunek dla was. Ja wiem, że u nas wcześniaki to się bardzo źle kojarzy dla wielu osobom, ale zmienia się rzeczywistość na ziemi, zmienia się świadomość ludzi, ciąża będzie trwała o wiele krócej. Dlatego, że wibracja ziemi powoduje, że to, co było stare, odchodzi, jest to, co jest nowe. I wiele wcześniaków rodzi się teraz zdrowych, silnych i lekarze są w szoku. Bo dokładnie są to dzieci o nowy czas, które mają rozbić ten stereotyp na ziemi, myślenie lekarzy, tradycji, religii i tak dalej. Czyli rozmowa dwóch rodziców jako dorosłych osób powoduje, że słowo kocham tworzy fundament waszej rodziny. Pozbycie się wszystkich strachów i lęków tworzy fundament waszej rodziny. Odprężenie waszych ciał poprzez odprężenie psychiczne i fizyczne, nic nie muszę, tylko mogę. Nie będę ulegać szantażom moich bliskich, tylko cieszyć się z tego, co możemy stworzyć. I stworzymy to tak, aby przyszło to wtedy, kiedy powiedzmy chcemy, aby to się stało. To automatycznie świadomość takiego rodzica trafia do góry i tam w poczekalni dusz, jak ja tam mówię, tam gdzie są te dzieci, po prostu jest uśmiech, radość i dziecko mówi, genialne, będę miała świetnych rodziców, obudzonych, gdzie ich łączy słowo kocham, gdzie będę mogła mówić to, co myślę, nie będę musiała spełniać zachcianek babci i dziadka, nie będę musiała dowartościowywać mamy czy taty, nie będę musiała coś zszywać, tylko będę się bawić i będę miała fajne dzieciństwo. I w tym momencie schodzą. Czasami dzieci patrząc na takich świadomych rodziców mówią, okej, to jeszcze pomogę innym. Czyli czasami schodzi dziecko chore. Cała ciąża była zdrowa, nagle rodzi się chore dziecko. Wszyscy są w szoku. Ale ta choroba to jest tylko i wyłącznie droga do rozwoju. Czyli to dziecko zakłada sobie chorobę, bo wie, że ma świadomych rodziców, którzy zrobią wszystko, aby on wyzdrowiał. I w tym momencie przyspieszają, powiedzmy, i uzdrowienie psychiczne, tak mogę powiedzieć, duchowe i medyczne, czyli materialne. Dlatego, że bardzo często, kiedy jest jakaś dziwna choroba, medycyna przyspiesza, czyli szuka nowych technologii, aby sobie poradzić z tą chorobą. No i potem okazuje się, że to dziecko jest zdrowe. Zwłaszcza, że mamy czas oczyszczenia na ziemi i czas, gdzie wszystko bardzo mocno przyspieszy i nie będzie chorób, będą kontuzje poprzez naszą zabawę, które trzeba będzie szybko wyleczyć. I wtedy tak dokładnie to działa. Czyli jest wiele dzieci, które widzą siłę swoich rodziców, nawet rodzice nie widzą tej siły i w tym momencie, kiedy istnieje rzeczywistość, nagle okazuje się, że damy radę, potrafimy, umiemy. Często słyszę takich rodziców, którzy mają, powiedzmy, taką niespodziankę w postaci jakiegoś chorego dziecka i ja mówię, skoro wasze serca są gotowe kochać tą cudowną istotę, to wasze serca otrzymają za tą miłość też nagrodę. Tylko jeszcze nie wierzycie w tą nagrodę, bo jeszcze wydaje wam się, że coś, co jest nieuleczalne, będzie nieuleczalne przez 20, 30, 50 lat. Nie w tym czasie, kochani. I skoro implanty pozwoliły stać ludziom z wózków, to, co mówiłem kiedyś, że tak będzie, skoro drukarki 3D powodują drukowanie narządów, powodują odbudowę pewnych narządów, skoro nanotechnologia powoduje łączenie układów nerwowych, rdzeni kręgowych, to automatycznie to, co teraz jest nieuleczalne, za chwilę będzie uleczalne. Więc rozdawajcie tym dzieciom miłość, bawcie się z nimi. Ale tak naprawdę tam na górze czeka dużo pracowników i robotników, inżynierów, którzy będą budowali projekt przystań, będą łączyli naszą Ziemię z kosmosem i będą sprzątali po tym, co się będzie działo teraz na Ziemi. Kochani, dziękuję za ten film i życzę wam wszystkiego najlepszego. Dużo dzieci, obfitości, szczęścia i radości. Bawcie się w rodzinach.
przyjemnością egzystencji, jaką jesteście wy i wasze dzieci.